Witam was wszystkich, moich widzów. Tutaj mamy kopiec wyzwolenia. Powstał w latach 1932 na cześć Jana III Sobieskiego, 250. rocznicę Powstania Śląskiego, uczczenia w ogóle polskości. Ten pomysł powstał już w latach 1883 czy coś takiego. Był tam wymyślany przez jednego gościa, który chciał taki kopiec usypać już wcześniej. Także zapraszam tutaj wszystkich do oglądania tego terenu i opowiadanie chwileczkę o tym całym terenie. Filmy z takich krajobrazowych będą się jeszcze pojawiać kilkakrotnie na moim kanale, później będą z budowlanki i tak na przemian. Także zapraszam do oglądania wszystkich i słuchania. Także pomysłodawcą tego usypania tego kopca był Wawrzyniec Hajda, który myślał już w latach 1883 z 200 rocznicy powstania Jana III Sobieskiego, króla, że ma powstać taki oto kopiec na jednym z największych punktów Śląska. Nie wiem, czy wam to dobrze powiedziałem, ale jak nie, to tam możecie poprawiać w komentarzach. Także tutaj mamy w oddali miejscowości Śląska. Tam widać z dala na kamerce piekary śląskie. W tym momencie widać Bytom. Tam, jak jest ładna pogoda, to widać Góry Beskidzkie. Mamy u góry taką lunetę, którą tam możemy zobaczyć cały tutaj ten obszar na tej wysokości. Po prawej stronie tego kopca jest siłownia specjalna, taka pod chmurką. Po drugiej stronie mamy specjalne stanowiska do zrobienia sobie jakiegoś grilla czy ogniska. Ładne miejsce. Jak powiedziałem, zapraszam wszystkich tutaj z okolic. Jak jeszcze ktoś tam nie wie, że kopiec taki istnieje, a na pewno wszyscy wiedzą. Nawet jak ktoś tutaj wyjdzie z przejazdem z Polski, to zapraszam. W oddali mamy słynny szpital piekarski, który jest tam najlepszy tutaj w Polsce. Powypadkowy. Wiecie, ja to nie lubię o szpitalach mówić, no ale jak już jest tu w perspektywie tego krajobrazu, no to wspomniałem, że jestem już u góry. Widać teraz z tej strony Świerklaniec. Tam, znaczy może nie widać go, ale widać tam z perspektywy takie kontury. Tam jest Park Świerklański w tym miejscu, gdzie tam ta kamera pokazuje. Tam macie lotnisko w Pyrzowicach. Także no, usypywali ten kopiec. Także usypywany ten kopiec 5 lat bodajże, tak z tego co wynika. Bo od 1932 do 1937
roku był usypowany ten kopiec przez ludzi tutaj z miejscowych, za miejscowych ogólnie. Także tak to tutaj wygląda. W oddali mamy tereny śląskie. Także zapraszam do zwiedzania, oglądania. Co ja chciałem wam tu jeszcze tutaj powiedzieć o tym kopcu. Mianowicie no, mamy tam tereny śląskie, Orzech. Oddali jest Świerklaniec, tak powiedziałem wcześniej. Także filmy z budowlanki, tutaj o budowlance troszkę powiem, będą się ukazywać na dniach. Musicie sobie poczekać chwilę, moi widzowie. Bardzo was przepraszam za te przerwy, takie produkcji tych filmów budowlanych. Tam mamy stanowiska do ognisk, do grillowania. Ale mianowicie, co ja chciałem powiedzieć o tych budowlanych filmach, no będą się ukazywać powoli. Lada dzień. Także zapraszam wszystkich. To jest zapraszam wszystkich do wyjścia z domu, do zwiedzenia takich miejsc jak ten kopiec. Bo warto wyjść gdzieś, pochodzić, pooglądać, posprawdzać. Tak dla swojego samopoczucia. Też nikogo nie gonię, żeby wyszedł, jak nie chcę. Ale tylko tak mówię. Po prostu tutaj schodzimy z tego kopczyka, który był usypany tam w tych latach 1932. Na cześć Jana III Sobieskiego. Tu też odbywają się różne imprezy na tym terenie. Różne zloty samochodów. Także zapraszam do oglądania i zapraszam wszystkich do następnych odcinków. Cześć wam, widzowie. Cześć.